Nasza akcja polegała na zbiórce rowerów, które być może gdzieś zalegały na strychach lub w szopach i nie są już używane przez naszych czytelników i mieszkańców. Te rowery zbieraliśmy dla harcerzy z Chówca Chrzanów. Wiemy, że nasi harcerze jeżdżą do swojej bazy obozowej letniej w Szarym Dworze, a do morza mają 3 km. I nasi czytelnicy nam powiedzieli, że takie rowery przydałyby się harcerzom, żeby właśnie w lecie nad morze dojeżdżać na plażowanie. Początkowo obawialiśmy się, że być może akcja nie będzie miała takiego odzewu. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i jesteśmy bardzo wdzięczni naszym mieszkańcom za taki odzew, dlatego że zebraliśmy aż 29 rowerów. Myślę, że te rowery się przydadzą wszystkie po przeglądzie i po sprawdzeniu ich sprawności. Te rowery, które przynieśli mieszkańcy, będą przez Państwa przeglądane, ewentualnie naprawiane. Tak wstępnie, jak Pan patrzył, jak Pan ocenia ich stan? Stan tych rowerów w większości jest nie najgorszy, ale oczywiście przy większej, głębszej analizie wszystko posprawdzamy i zobaczymy, co, w których trzeba, jakie elementy trzeba wymienić, co trzeba nasmarować, naoliwić. Niektóre mogą się w ogóle nie nadawać do użytku, ale mogą posłużyć jako dawcy, czyli wykorzystać ich części do innych rowerów, które posłużą dla harcerzy i będą użytkowane w Szarym Dworze. Jak długo taki przegląd potrwa? Czasu jest sporo, bo do kolejnych wakacji chyba. Myślę, że tak, że na spokojnie będzie czas zimowy, będziemy mieli więcej luzu na serwisie, na firmie, więc będzie czas, żeby zrobić do porządku z tymi rowerami. Myśli Pan, że dzięki takim akcjom zachęcamy tych młodych ludzi, którzy na obozie będą jeździć, do tego, żeby z tej rowerowej turystyki korzystali? Jak najbardziej. Myślę, że ci wszyscy, którzy tam pojadą, mają w domu rowery, więc dla nich to będzie jakby przedłużenie takiej swobody poruszania się na rowerze. No i oszczędność czasu, jak tu już ktoś wspomniał. Myślę, że powiedzmy ten tydzień zrównoważonego transportu powoduje to, że chcemy jak najbardziej rozszerzać właśnie taką formę komunikacji, formę przemieszczania się. Nie tylko wszędzie autobusem czy jakimś innym pojazdem mechanicznym, tylko po prostu na rowerkach. Ja nigdy nie byłem w Szarym Dworze, ale myślę, że na pewno się tam to sprawdzi i harcerze będą zadowoleni. Przydadzą się te rowery w Szarym Dworze rzeczywiście? Tak, jak najbardziej się przydadzą. Mamy troszkę tych dzieciaków, mamy piękne tereny do zwiedzania. Cały park, nadmorski park krajobrazowy, czyli polnymi dróżkami możemy sobie śmiało pojeździć. Już rowery na wyposażeniu bazy harcerskiej w Szarym Dworze są. To będzie jakby kolejna tura, tak? Tak, mamy kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt rowerów. Też część się po prostu trzeba będzie likwidować, bo nie wszystkie, jak to się mówi, dotrwają do swojego końca, ale tutaj jeżeli uzyskamy taką ilość rowerów, a przynajmniej część z tych rowerów, no to będzie zabezpieczenie powiedzmy na parę ładnych lat. Czy młodzi ludzie, którzy jeżdżą na obóz do Szarego Dworu, już przywykli do tego, że są te rowery do dyspozycji, lubią z nich korzystać? Na pewno lubią, no bo wie Pani, chodzi o to, że lepiej te 2,5 kilometra przejechać, jak przejść.